Radio Conchita Nocne, Pogawędki, Radio Conchita. Pamiętajcie o swoją obronę. I ta modlitwa była potrzebna kawaleria w latach 30. To jest jego koncepcja motoryzacji armii. I wtedy opierały się na zagonach pancerno-motorowych, które spraktykował, a zaczerpnął to z skarb armii meksykańskiej lat 1910-1911. Z tej kampanii meksykańskiej, gdzie piechota była transportowana samochodami ciężarowymi otoczonymi samochodami pancernymi dla osłony przed rokiem. I ten właśnie manewr, to właśnie manewr wprowadził zarówno w kampanii kijowskiej, jak i kontrofensywę, która wyszła z Wrócimy, bo to jest bardzo istotna sprawa. Panie profesorze, zwracam się do profesora Wysockiego. Religijność Piłsudskiego. To też jeden z... Kopił na blok i już chciał więcej. 15 tysięcy. 18 tysięcy. Na dzisiaj bez pewnego jednak przekonania, bo to jest i zawsze wchodzenie w głąb duszy człowieka. Można dyskutować z tym, co powiedział Etnologikos. Co do wiary Pana Boga u marszałka Piłsudskiego, to ma pewne wątpliwości, ale że Matkę Bożą kocha, to na pewno. Ten paradoks wynika także z różnych plotek na temat komendanta, który... Co? Matkę Bożą kochał, tak? Teraz że na placu Saskim jest telefon łączący go z Kremlem. Do spółki z Sosnym Polskim przesyłają i ustalają wspólnie z bolszewikami, że to już sięgam po te skrajności. Piłsudski zakazał wszelkich sposobów. Sam napisał kiedyś, że jak czyta o sobie, to sobie nie poznaje siebie, bo piszą o nim różne bzdury, które nie mają żadnego odniesienia. Ale wracając do tego zasadniczego porządku, to był człowiek głębokiej religijności, męski, to znaczy tej skrycz niewydatnej, nieuzewnętrzniającej się. W przeciwieństwie do generała Havela, który był powiedzmy człowiekiem, którego można nazwać raczej zastawem. To jest za mało. Był wręcz człowiekiem, który i całe otoczenie przymuszał do tego, by zachowywał się tak jak on. Dlatego spełnił cudowną rolę i ta legenda przyszła, bo kiedy jego została ustalona, bo kiedy miał Pomorze, doszedł do Bałtyku, to prawie w każdej miejscowości przecież witano wspaniałe wojsko polskie. To przybyły z Francji jeszcze wówczas. I zaczynała się uroczystość muszą świętą, który z generałów wytrzymał taką dawkę uroczystości religijnych jednego dnia. A to każdego dnia tak jak to wyglądało. Havel był do tego stworzony. Był bigotem po prostu i przeciwieństwie właśnie do piłsudskiego człowieka skrytego. Aczkolwiek to on, kiedy dostał ryngraf z Matką Boską Ostrobramską, powiedział, dostałem medal symbolu Matką Boską, Bożą, i nazwał ją przepięknie, że ma w sobie ministerium dobroci. To jest bardzo takie piękne określenie i dlatego jej zawiesił tabliczkę dziękuję Ci Matko za Wilno w 19 roku. A skoro już o tym, o tej Ostrobramskiej wspomniałem, to trzeba powiedzieć także, że
zapytano, bo na tej części bywał głos damski niż u Częstochowskiej, to powiedział, że przecież z Matką Bożą to chce się porozmawiać o rzeczach poważnych, a przy dziecku nie o wszystkim wypada. Pan dyrektor, pan doktor Jan Torczyński żartował przed wejściem do studia, że mawiał Piłsudski, że moja Matka Boska jest lepsza od tej Matki Boskiej Częstochowskiej. Ale jeszcze jeden fakt. 20 października 21 roku na Jasnej Górze u Częstochowski się zjawił, by wypełnić to zobowiązanie, które wcześniej chciał zorganizować dla całego rządu, dla całego parlamentu, dla całego episkopatu i wojska, biskup Pelczar, dzisiaj święty. Wypełnił właśnie sam marszałek, jako naczelnik państwa i naczelny wódz. Jakby oddał Rzeczpospolitą, najświętszemu sercu Pana Jezusa, to jest kult wówczas bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza w Polsce, i dziękował Matce Bożej za wiktorię w 20 roku. Ta tablica upamiętniająca to wydarzenie jest dziś na Jasnej Górze od 2 lat. Warto spojrzeć na to, bo to jest takie jakby zobowiązanie dzisiejszego pokolenia za to, co z udziałem marszałka się dopełniło. Tak, zwłaszcza w rocznicę odzyskania niepodległości, w tę okrągłą, piękną rocznicę. Ja tylko chciałem dodać, że jeśli Państwo mają pasje poszukiwawcze, to proszę łaskawie przepatrzeć internet i księgarnię. Może gdzieś się uda Państwu znaleźć przepiękną książkę pana profesora Wiesława Wyseckiego o religijności marszałka, którą instytucja, którą, że tak powiem, dowodzę, miała honor wydać. To jest książka, która rzuca nowe światło na sylwetkę marszałka Józefa Piłsudskiego, a pan profesor uczynił to z właściwym sobie taktem i zrozumieniem sytuacji. Ja tylko dodam, że tablica, o której przedmówca był szanowny, wspomniał, to właśnie inicjatywa pana profesora Wiesława Wyseckiego. Tutaj też pan dyrektor Tarczyński przyniósł ze sobą piękny album, co prawda nie ten, o którym mówimy, ale album pod tytułem Józef Piłsudski w 150 rocznicę urodzin. Mnóstwo pięknych zdjęć. Ten album to jest katalog wystawy, którą mieliśmy honor w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienek Królewskich, czyli vis-a-vis Prezydium Rady Ministrów, czy Urzędu Rady Ministrów, Galeria Kujazdowskich w zeszłym roku prezentować. Ustala patrzę na marszałka Piłsudskiego wieloaspektowo, jako polityka, jako ojca rodziny, jako męża, jako kochanka również, jako naczelnego wodza, jako nadrzędnego inspektora, premiera itd., itd. Może będzie okazja powtórzyć ją w tym roku. Katalog jest niestety w obiegu zamkniętym wojskowym. Jest naprawdę bardzo ładny, nie chcę Państwa zachęcać, bo tylko na robię oskom. Tutaj wspominał pan dyrektor, że jest jedno zdjęcie z Magdeburga, że to zdjęcie jest szczególne. No i teraz szczególne, bo chciałem zwrócić uwagę, pani redaktor, że istnieje wiele przekłamań dotyczących choćby fotografii, które mają jako, że tak powiem, główne źródło prawa pana marszałka. Taką fotografią jest wielokrotnie publikowana w różnych publikacjach, także naukowych. Fotografia pokazująca powrót Józefa Piłsudskiego z Magdeburga. To jest oczywiście zdjęcie mylące, bo powrót Józefa Piłsudskiego z Magdeburga 10 listopada 18 roku to był powrót kameralny, był to świtem, nie wiem, świtem, 5-6 osób go witało i sytuacja była zupełnie, prawda, wyciszona ze względu na ruchy rewolucyjne w Niemczech, na niepewną sytuację w Polsce. Natomiast to pompatyczne zdjęcia, gdzie Piłsudski jest witany przez tłum warszawiaków, przez kompanię POW i przez pięciu uśmiechające się damy. To jest grudzień 1916 roku, 12 grudnia. Jest to przyjazd Piłsudskiego, brygadiera 1. Brygady Legionów do Warszawy, bo w tym czasie legiony były w Warszawie i stacjonowały w podwarszawskich miejscowościach. Takich fotografii jest zresztą sporo, ale to jest taka znamienna, bo panie dyrektorze, jeszcze bo rozmawialiśmy także przed wejściem do studia, że dla pana Piłsudski to postać związana także z rodziną pana. To jest to bardzo osobiste. Tak się losy ułożyły, że jeden z moich dziadków był kapitanem 1. Brygady Legionów, a potem zakładał się jako oficer
drugie Rzeczypospolitej, a potem polskich sił zbrojnych odtwarzanych przez legalny rząd Rzeczpospolitej poza krajem w czasie II wojny światowej, po zakończeniu tej wojny zakładał razem z córkami marszałka Józefa Piłsudskiego, chyba ze Stachiewiczem, z Mnichą, prawda? Z tymi postaciami, które miały wpływ na przedwojenną historię Wojska Polskiego, na losy Wojska Polskiego, zakładał Instytut Piłsudskiego w Londynie, który był jakby uprzystępnieniem instytutu założonego sporo wcześniej w Nowym Jorku, mieszkańcem tej części kontynentu. Czyli każdego postaci pojechali tam zamierzać się z marszałka. W pewnym sensie kontynuacja roli instytutu w Polsce. Jest już Józefa Piłsudskiego, którego prezesem jest przywołany tutaj pan profesor. Więc wszystko się zamyka w tej samej grupie, jakby rzemieł historycznym. 5 i 7 maja 1923 roku powstał Instytut w Warszawie. 95 lat w tym miesiącu obchodziliśmy Instytut, który właśnie od 1935 roku otrzymał imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Powojenne czy wojenne emanacje tego uniwersytetu, tego instytutu w Nowym Jorku najpierw, a potem w Londynie nawiązywały właśnie do tego, także mamy dzisiaj okazję do świętowania. Ale jeśli pani redaktor mi pozwoli, to ja chciałbym rozszerzyć te osobiste relacje, dlatego że marszałka przecież nazywamy dziadkiem. Proszę pozwolić, kto jest bardzo rodzinny. Widzą także wisiał zawsze pod tego marszałka i chyba dwójpółletnia córka pytała po kolei, kto to jest ten z pośladkami. Otrzymała pytanie dziadek. I wszyscy odpowiadają dziadek. Ona się też płakała, bo dziadka pamiętała zupełnie innego, to znaczy swojego dziadka. I tylko trzeba było wytłumaczyć, że to jest ten dziadek dla wszystkich Polaków. Charakterystyczny, charyzmatyczny mąż stanu, jeden z twórców niepodległej Rzeczpospolitej. Jak można, czy w ogóle można jednym zdaniem określić marszałka? Jak państwo zaczną zgłębiać temat wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego na posiedzeniu Ligi Narodów w Genewie w 1923 roku, to chyba jedyny moment, panie profesorze, gdzie marszałek występował po cywilnych na arenie międzynarodowej. To istnieje zapis poniekąd może lekko anegdotyczny, ale bardzo prawnie charakteryzujący marszałka. Chodziło o konflikt Polski z Litwą i premier Litwy Waldemaras miał wielkie obiekcje, żeby z Polską uporządkować stosunki dyplomatyczne. Więc marszałek na mównicy zadał chyba najprostsze w świecie pytanie, jakie z tej mównicy padło. Panie Waldemaras, wojna czy pokój? I to charakteryzuje marszałka. Zdecydowany strateg, polityk, wojskowy. Kiedy Józef Mackiewicz skończył swoją książkę o Józefie Piłsudskim, dodał jeszcze jedno zdanie. Ani ta moja, ani żadna inna książka nie powie pewnej prawdy o Józefie Piłsudskim, a zwłaszcza tej prawdy, która jest chyba największa. Miłości, jaką otaczali go Polacy. To wystarczy, żeby taka swoista, tajemnicza aura, bo było nawet, mimo że miał tak wielu przeciwników, to przez tych przeciwników, zwłaszcza kiedy odszedł, wielce jednak opłakiwany. Bo to jest można było mu zarzucać różne przywary, ale tego, że Polskę i tylko Polskę kochał i tylko dla niej pracował, to o tym wszyscy byli przekonani. Potrafił też osobiste względy, czy anse schować głęboko do kieszeni, w kwestii jak Halera. I Halera także. No, z Halerem to już nie bywało, bo Haler dawał wiele osób, które do tego, żeby marszałek Piłsudski miał podstawę na starcze. Zarząd Centralny Biblioteka Wojskowa dofinansowała film o Halerze. Dofinansowała, tylko producenta. Tylko producenta na takim większościowym filmu. No, jest postać, którą też trzeba było pokazać szerokiemu odbiorcy. Staraliśmy się postać pokazać bezstronnie. Weźmy przykład ówczesnego pułkownika Władysława Andersa, który w czasie zmiany warty w maju, czyli przez roty majora Knachty, którzy
niecenne zadanie prowadzenie za doprowadzenie sił rządowych do Wilanowa. I tenże generał Wysok chciał zresztą, że przyjmuł po swoim internowaniu w Wilanowie, został nieogolony, wstyd mu było, wezwany przez oblicze marszałka, który w krótkich żołnierskich słowach powiedział mu: jest pan dobry żołnierzem, obejmuje pan dowództwo brygady. Są to historie z wartką akcją, z
mam nadzieję, że ciekawymi bohaterami. Natomiast nie są przy tym głupie. Staram się, żeby tam przemycić gdzieś między wierszami jakieś mądrości moje. Ale jakie to są mądrości? Co pan chce przekazać w tych książkach? Jakie wartości? Jakie hasła? No właśnie to trudno powiedzieć tak dokładnie, bo mądrość życiową. Ogólnie staram się przekazać pod wszelkimi postaciami. Jak siadam do pisania, to sobie nie zakładam, że teraz będziemy mówili o tym, albo o tym, albo o tym. Tylko jakoś z akcji mi samo wynika, o czym teraz powiedzieć, jakich przyborów mają dokonać bohaterowie, co zawsze powinno wydarzyć. Ja bardzo nie lubię takiego moralizatorstwa i takiego dydaktycznie, czyli słowo. Staram się tego unikać, więc... Te mądrzejsze przekazy są ukryte w akcji i mam nadzieję, że nie wychodzą na pierwszy plan. Zaledwie kilka dni temu, bo 23 maja w premierze miała pana najnowsza powieść Amelia Bawenecki Spisek. To jest książka drogi, z tego co zdążyłam przeczytać. I pokazuje młodym czytelnikom, jak ważna jest współpraca i ile możemy dokonać działając wspólnie. Czyli bardziej stawia pan na współpracę, czy jednak na... kształtowanie w młodym czytelniku takiego pojęcia jak indywidualizm, że każdy może być sobą. Oczywiście, grupa jest złożona z indywidualistów, nie przesadnych indywidualistów. Trochę też o tym to jest, że każdy z tych bohaterów ma swoje potrzeby, swoje cele, stara się je realizować, a jednocześnie muszą jako paczka razem występować, bo żadne cele są osiągnięte, jeśli nie będą współpracować. Może trochę znowu, że to nie zaplanowałem, że o tym będzie tak nie wyszło. O tym, na ile można zrezygnować z drobiny własnego komfortu, żeby osiągnąć wspólne cele. To mam nadzieję wynika z akcji. Więzi rodzinne, przyjaźń, odpowiedzialność, przyzwoitość, do takich wartości pan się odwołuje w swoich książkach? Nie można powiedzieć tak. Nie mam napisanego na tablicy, że teraz żeby pilnować tych punktów, żeby je realizować, to już tak naturalnie to wychodzi. Też, staram się, żeby to naturalnie wychodziło. Przede wszystkim opowiadam ciekawą historię, którą sam chciałem przeczytać, gdybym był dzieckiem. Zresztą cały czas hoduję sobie to dziecko. Piszę przede wszystkim takie historie, które sam chciał przeczytać, będąc dzieckiem. A przy okazji wkładam w to doświadczenie tych kilkudziesięcioleci, które zdobyłem. No właśnie, bo nie wymawiając oczywiście nikomu wieku, ale dorośli pisarze, którzy mówią, że chcieliby czytać książki dla dzieci takie, jakie sami chcieliby czytać, no to jednak mają te kilkadziesiąt lat za sobą doświadczenia. I myśli pan, że czytelnik młody w XXI wieku, w drugiej dekadzie, jest taki sam jak młody czytelnik w latach 70. czy 80. XX wieku? Świat się jednak zupełnie zmienił. Świat się zmienił. Kiedyś ta książka była jednym z głównych źródeł rozrywki, powiedzmy, dla takich trochę bardziej rozgarniętych ludzi. No teraz mamy dużą konkurencję. To się nie trzeba tutaj wymieniać wszystkich nowych mediów. Natomiast ta grupa czytelników, którzy jednak chcą usiąść i założyć jakąś historię na dłużej, bo to w sumie ta książka daje właśnie to, może takiego wejścia na dłużej w inny świat, nie taki do dorywczego jak w internecie, na przykład na YouTubie czy na ogromnym tego typu serwisie. Książka pozwala wejść w inny świat, przez jakiś czas żyć innym życiem, takim, którego nie można doświadczyć w rzeczywistości. Myślę, że ta potrzeba cały czas istnieje, nawet wśród dzieciaków, które na co dzień żyją 2-3 razy szybciej niż żyliśmy, jak byliśmy dziećmi. Jednak też potrzebują takiego momentu, czasu wyciszenia i skupienia się na jednej rzeczy. I tutaj wkraczają rodzice jako osoby, które te nawyki czytelnicze kształtują albo i nie. Bo dziecko nieczytających rodziców raczej po książkę nie sięgnie, bo nie będzie miało takiego przykładu w domu. Co zrobić? A niestety statystyki i badania Biblioteki Narodowej pokazują, że Polacy en masse czytają coraz mniej. Więc tych nawyków czytelniczych, tych kompetencji lektorowych, jakbyśmy to mąż
którzy nazwali z domu dzieci nie wyniosą, to co zrobić, żeby te maluchy jednak lekturą zainteresować? I kto ma to robić, jeśli nie rodzice? Czy szkoła, biblioteki, czy właśnie instytucjom możemy przekazać ten obowiązek promocji czytelnictwa młodych ludzi? Nie wiem, czy instytucja taka jak biblioteka może zachęcić kogoś do czytania, bo ten ktoś tam musi najpierw pójść do tej biblioteki, prawda? I tam musi znaleźć się dobrego bibliotekarza. Który doradzi, co trzeba przeczytać. To już wyjaśnię. To że wutorowo to nawet jeżeli rodzice nie chcą kupić dziecku książkę. Która będzie leżała i się pożyła. No trzeba by się jednak odrobinkę przełączyć, jeżeli ktoś naprawdę nie jest przyzwyczajony do czytania i to ten kwadrans wieczorem dziecku poczytać, bo to wyrobi za ktoś. Za kwotę, że ktoś nie ma takiego czegoś. Prawdopodobnie to jest to samo. A że ktoś kładzie się rozpuszcza koszulę, to chodzi o to, że to nie jest tak, że to nie jest tak, że to są dzieci. Ważne, żeby te książki były w domu, nawet jeżeli szkoła się nie chce tego czytania, żeby były, żeby to dziecko mogło przypadkiem po nią sięgnąć. No a druga rzecz to ten kanon lektur. Podałoby to jest przemodelowane trochę, jeszcze bardziej przemodelowe, głównie to mam na myśli te początkowe lektury dla pierwszych klas, które w zasadzie przynajmniej moim zdaniem, znaczy nie tylko moim zdaniem, wielu ludzi się z tym zgadzą, powinny być zachęcające do czytania przede wszystkim, a dopiero w późniejszych latach można wprowadzać jakieś trudniejsze pozycje, które będą przekazywały jakieś konkretne wartości. Na początku trzeba nauczyć po prostu czytania, tego odkodowywania myśli zapisanej drukiem. Wspomniał Pan o lekturach szkolnych i tutaj, proszę Państwa, muszę dodać, że Pan Rafał Kosik, jego książka Felixnet i Nieka oraz Bank Niewidzialnych Ludzi znalazła się w nowej podstawie programowej wśród lektur obowiązkowych dla klas 4-6. Jak to jest znaleźć swoje nazwisko między Sienkiewiczem? Nie, kto nas słyszy, to ubierze, żeby nie wierzy, że sobie sprawdzi w prawie tylko, że może niekoniecznie tak, w zasadzie, że to robią, to się pomógł. Katować dzieci, bo nie rozumieją, o czym to jest, nie rozumieją się postaci motywacji, nawet nie rozumieją części słów, które wyszły z użycia. Pokazali, że wżdy skupka plastusiowa pamiętniku nie do przejścia dla dzisiejszych dzieciaków. To są lektury, które mogą być w późniejszym okresie przerobione. Na pewno nie na samym początku, bo to jest doskonały przepis na to, żeby zniechęcić do czytania, bo się do czytania będzie kojarzyło dzieciakom z czymś trudnym, niezrozumiałym, z wysiłkiem, który nie daje żadnej przyjemności. Z przymusem. No, każda lekcja przymusowa, tylko to się chyba mniej przypadkom. Zobaczymy, jak będzie, jak się zaczną jakieś egzaminy. Jak ktoś dostanie dwóje z kosika. No, tak, tego się boję, ale też boję się to. Moją misją, którą od początku jak piszę do dzieciaków, jest to, żeby jak najwięcej ich czytało, żeby właśnie odwrócić ten trend odchodzenia od książek. I to, że jestem w tych lekturach, to właściwie jest jak najbardziej zgodne z tą misją. Gratuluję serdecznie. A proszę mi powiedzieć, bo słyszę się takiego, że dzieci czytają, ale albo o wampirach, albo o magii, albo o czarach, albo o science fiction, to jest o kosmosach i jakichś nieziemskich przygodach. I teraz rodzi się pytanie, czy dobrze jest, że dziecko czyta cokolwiek, czy jednak warto zmuszać go do czytania czegoś w naszym mniemaniu, czyli w naszym dorosłym mniemaniu czegoś bardziej wartościowego? Czy w ogóle jest coś takiego, czy można stworzyć definicję wartościowej książki dla naszego czytelnika? Dla każdego to jest coś innego. No, jeżeli chcemy, żeby czytelnik czytał, młody czytelnik, żeby zaczął czytać, no to niech to chce. To komu się podoba, powinien czytać. I rodzice nie załamują ręce, że to jest
słowa książka jest lepsza niż brak książki, więc myślę, że jeżeli ktoś będzie dużo czytał, to sam dojdzie do jakiejś bardziej wnoszonej pozycji. Jak to żeby tak się stało, żeby nie mieć to są dwie różne
lekarza, czy nie wina lekarza. To przestawienie się między nimi, jak pisze dla zależne od Amelii tego, Kuby, potem bezpośrednio po Amelii Kubie usiadłem do pisania właśnie różańca półtora roku temu, już dwa lata temu. To co napisałem przez kilka pierwszych dni, potem musiałem przepisać jeszcze raz, bo w ogóle inny styl pracy to jest. Inny styl pracy, a odbiorcy czy jakoś inaczej reagują? Bo mówi pan, że od razu tak mówią, że tu jest nudno, tutaj nie przyspieszył akcji, albo z czegoś tam zrezygnował. A jednak dorosły czytelnik to na spotkaniach autorskich pewnie nie ma aż takich reakcji żywiołowych. To jest bardzo potrzebna. Ale dorośli też szukają trochę czego innego w książce, bo to Różaniec właściwie nie jest powieścią sensacyjną. Jest tam sporo akcji, ale zdecydowanie mniej niż na przykład w Feliksie Lecienicy. Dorosły czytelnik bardziej szuka przemyśleń, nawet bardziej pytań niż odpowiedzi, bardziej takich inspiracji. Bardziej tego dotyczą rozmowy z dorosłymi czytelnikami. Oni mają już dużo doświadczenia, przeczytali już wiele książek. Zazwyczaj to jest akurat science fiction, a czytelnicy science fiction dużo czytają po prostu. Więc jest taka trudność, żeby nie powtórzyć jakichś pomysłów, które gdzieś ktoś inny kiedyś napisał. To jest jedna z kolejnych różnic. To powinno być jednak odkrywcze, świeże i takie, myślę, że inspirujące jest najlepszym określeniem tutaj. A myśli pan, że pana czytelnicy, którzy czytają pana teraz i się uczą w szkole podstawowej, za kilka lat sięgną po pana dorosłe książki? To się już dzieje od dawna, ponieważ pierwsi czytelnicy Feliksa, premiera pierwszego Feliksa była coś około 15 lat temu, że to bardzo dużo. To jest około 15. Oni są już pewne możliwości, że mają często własne dzieci. No i zdecydowanie przychodzą do mnie z moimi dorosłymi książkami na spotkaniach. Czyli taka sztafeta pokoleń czytelniczych. Tak, ale to też nie było zamierzone, bo jak powiedziałem, zacząłem od dorosłej literatury jednak. A proszę mi powiedzieć, czy pisanie dla dzieci to jest coś, czego można się nauczyć? Są jakieś specjalne, być może kursy, być może szkolenia, bo podejrzewam, że pisze się jednak trochę inaczej, dramaturgicznie, rozkładając akcenty, bohaterowie, wiadomo, że musi być tam, te sceny muszą być krótsze. Czy są jakieś zasady, prawidłowości, jak napisać dobrą książkę dla dzieci? To jest pytanie, od którego wyszliśmy i ktoś nas teraz słucha i chciałby na przykład napisać książkę dla swojego dziecka. To od czego powinien zacząć? Chicago. Maria nie wierzę, że ona się nauczy. Można się nauczyć tylko pozdrowiąc. I oczywiście są jakieś ogólne zasady, które dałoby się spisać i potem się ich nauczyć. Tylko że to jest bardzo Państwu sztuka właściwie. Trzeba to mieć krótkie słowo, trzeba mieć talent do tego rodzaju literatury, bo ja na przykład nie potrafiłbym napisać każdy ma jakiś tam zakres kompetencji. Być może się go nauczyć, to nie sądzę, żeby dało się tak od zera. Teraz to próbuję wyobrazić, że ktoś żyje na jakiś kurs pisania poezji. Czy można mnie tego nauczyć? No może i nauczyć rynków, prawda? Ja tylko podkładę, żeby jakoś to się czytało, ale to nie będzie nic wybitnego. Czyli nie trzeba mieć kursów, wystarczy mieć talent, żeby pisać dla dzieci. Przepraszam, że tak nieskromnie. Nie ma co się zastanawiać z fałszywą skromnością. Rafał Kosik, który napisał wiele książek dla dzieci, a o ostatniej Amelia i Kuba Rański spisek, która kilka dni temu ukazała się na Polskim Rynku. Dziś z nim rozmawiamy. Bardzo wam dziękuję. Kolejna audycja na spotyka w niedzielę po 14:35. Luisa Zagłód. Do usłyszenia. Powtórka programu.
przygotowanym środowiskiem. Dalej młodzież wypłynął z Kopenhagi i przez Morze Północne zmierza do Stavanger w Norwegii. Na żaglowcu znalazła się nowa część załogi złożona z laureatów konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Teraz przed fregatą płynącą w rejsie niepodległości zupełnie nowy akwen i nowe wyzwania. Załoga liczy na to, że będzie płynąć pod pełnymi żeglami. Niestety prognozy nie są optymistyczne. Położenie Maria Gotlińskiego głosem na żeglona, kapitan Wicentkiego Pikosa z Chicago, przekazujemy głos Mikołajowi Gotowi, pan Ojczyk Szczęgórze. Pogody na razie nie są za ciekawe, to znaczy nie ma wiatru. Ciekawym układ, może północny, no jest może północny, no jest też pokazuje swoje złe strony. Nowa część załogi jest odpowiednio przygotowana do rejsu, mówi Dawid Sobarnia. Ciężka praca, dużo pracy przede wszystkim i dokładność, której trzeba się trzymać, bo przełożeni mogą troszeczkę nakrzyczeć na nas. Pomimo trudności i zmagania się z morskim żywiołem, młodzi marynarze liczą na przygodę życia, mówi Bartosz Gaczyński. Oczekuję od morza zdecydowanie tego, żeby nam dobrze wiało, żeby to będzie jak najwięcej żagli. Ze Stefan Gerder młodzieży wróci na Bałtyk i 12 czerwca zawinie do Szczecina. Następnie fregata pożegluje na Atlantyk i skieruje się ku Wyspom Kanaryjskim. W Kopenhagi dla Polskiego Radia Przemysław Lis. Rejs niepodległości to 11 miesięcy na morzu, 22 odwiedzone porty i promocje Polski w stulecie odzyskania suwerenności. W rejsie bierze udział łącznie prawie 1000 osób. Dar młodzieży wróci do Gdyni w marcu 2019 roku. Szef Komisji Europejskiej skrytykował decyzję Stanów Zjednoczonych dotyczącą nałożenia ceł na stal i aluminium z Europy i zapowiedział odwet. Jean-Claude Juncker skomentował oświadczenie ministra handlu USA, Beata Wołęcka. Szef Komisji Europejskiej powiedział, że decyzja USA jest niesprawiedliwa, niedopuszczalna i że to zły dzień dla światowego handlu. Unia Europejska nie pozostawi tego bez odpowiedzi. W ciągu kilku godzin uruchomimy procedurę rozstrzygania sporów w ramach Światowej Organizacji Handlu i ogłosimy działania odwetowe. Jeśli oni mogą to zrobić, to my też. Powstała już wstępna lista amerykańskich produktów, które mają być objęte karnymi cłami. Są na niej m.in. motocykle, dżinsy, bourbon, masło orzechowe i sok pomarańczowy. Jean-Claude Juncker wyraził ubolewanie, że Stany Zjednoczone podjęły jednostronną decyzję w odniesieniu do światowego handlu. Podkreślił, że Unia oferowała Stanom Zjednoczonym liberalizację handlu, czego domagał się prezydent Donald Trump. Ale rozmowy nie przyniosły rezultatu. Beata Kłomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Sycimierzu, w województwie łódzkim, powstał ponad 2-kilometrowy dywan z płatków kwiatów. Jak co roku w czasie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej ułożyli go mieszkańcy wsi i parafiani z okolicznych miejscowości. Z roślin powstały różne wzory, m.in. godło polski, wizerunek Jana Pawła II, a także symbole liturgiczne. To jest tak zwane pospolite ruszenie. Każda wieś ma jakieś swoje odcinki i pracujemy nad tym. Ustalamy godzina 9, ruszamy, a ludzie już wcześniej, tydzień, dwa, zbierają wcześniej kwiaty, gromadzimy to wszystko. Skąd państwo wzięli tyle tych kwiatów? Ze grupy i z pola. Nazywam się ksiądz Dariusz Ziemniak, jestem proboszczem tej parafii w Sycimierzu. Tak wszyscy umownie mówimy, że 200 lat, skoro pani, która ma już 90 parę lat, pamięta, że te dywany były układane i jej mama to robiła i zawsze robiła, to można wnioskować, że ta tradycja jest rzeczywiście ponad 200-letnia. Jesteśmy z Mazowsza, koło Sochaczyna. Wrażenie niesamowite. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, po raz pierwszy tutaj jesteśmy. Turyści będą mogli obejrzeć misternie wykonane dzieło przez cały rok na plenerowej wystawie zdjęć. W Arłamowie trwa zgrupowanie polskiej kadry przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w Rosji. Lekarz reprezentacji Polski, Jacek Jaroszewski, powiedział, że liczy na to, iż Kamil Glik już dziś dołączy do treningu po kontuzji. Pozostali, leczeni do niedawna zawodnicy, też wracają do zdrowia. Kuba Szczykowski. Ostatnie dwa dni trening indywidualny przeprowadziliśmy u niego leczenie i szybką taką ekspresową rehabilitację drobnego problemu w kolanie. Natomiast było to też planowe na ten początek zgrupowania i też jutro już Kuba dołączy do zajęć drużyną. I jeśli chodzi o zawodników, którzy prowadzili drobne infekcje, to Marcin Kamiński i Dawid Kownacki dołączyli do drużyny i są już w pewnym treningu zdrowi. Mistrzostwa rozpoczną się 14 czerwca w fazie grupowej biało-czerwoni. Zagrają z Senegalem, Kolumbią i Japonią. I na koniec prognoza pogody. Piątek popołudnie z przelotnym deszczem i burzami. Nadal gorąco od 22 stopni na Suwalszczyźnie, Pomorzu Karpackim oraz miejscami nad morzem przez 28.
z centrum do 32 lokali na Dolnym Śląsku. Wiatr powinien nie kopany na wschodnim wybrzeżu i stosie puszczowiste. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po drugiej. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu, szczęść Boże, ksiądz Paweł Bogobartą, czyli Bożenicy Celeści. Czym Wasze imię jest dzisiejszy dzień? Świętem, wspaniałą uroczystością. I myślę, że tak się bardzo cieszę, że to jest dzień, gdzie mam tę możliwość, może to użyję niewłaściwego słowa, ale zaprezentowanie, pokazanie cudownej, wspaniałej miłości, jaką jest Chrystus. A jednocześnie myślę, że pokazanie takiej podstawowej prawdy, tej prawdy, która jest bardzo potrzebna dzisiejszemu człowiekowi. A prawda jest następująca. Dzisiejszy człowiek, takiej podróży cudownej, wspaniałej Daniela, potrzebuje przewodnika i pokoju. To jest prawda, gdyż Bożefinia uważam, bo zobrazowała się ukazanie miłości. Myślę, że gdybyśmy chcieli zobrazować, bo to jest tajemnica Eucharystii. Chyba takie najpiękniejsze słowa to są słowa, które wypowiadamy w trakcie każdej mszy świętej, a one obrazują to, co Bóg dokonał dla nas. Umarł krzyżu, krzyż męka Boga, gotujący się odkupienie. I on cudownie wstawany Pan z martwych wstania, a więc zwycięstwo życia nad śmiercią i wreszcie wielka nadzieja. Ja wrócę po nas. Ale zresztą Wielkiego Miłości. A bo dlatego, że ta uroczystość nawiązuje do Wielkiego Czwartku. Tak. Ale proszę zwrócić uwagę, że to wszystko dokonuje się, może to jest w określonym schemacie czasowym, historycznie. Natomiast Chrystus przygotowuje swoich uczniów. Ale gdy już dowiadują się, bo przecież przed Wielkim Czwartkiem Chrystus już się przygotowuje i mówi o tym, że on odejdzie. Proszę zwrócić uwagę, że apostołowie są ludźmi takimi z krwi i kości, którzy chcą Pana Jezusa mieć przy sobie, no bo ktoś by go nie chciał mieć przy sobie. Uzdrawia, rozmnaża chleb i ma wielką władzę nad duchami złymi. Ale przychodzi taki moment, gdzie Chrystus mówi, ja odejdę, ja będę cierpiał. I oni się na to nie godzą. I dlatego też rozpisuje się ten obszar, można powiedzieć, już człowieka i dokonuje Chrystus Wielki Czwartek, ustanowienie Eucharystii. Eucharystia, zawsze mówimy, jest również tą pamiątką tego wszystkiego, co się wydarzyło na krzyżu, bo to było wydarzenie niesamowite, że Bóg oddaje życie za nas, a jednocześnie zostawiamy tu ludzie, którzy w to wierzą. Przypomniał, że zabijanie tak jak nie wierzyli wszyscy matki, znaczy jest kwestią światopoglądową, tak oraz że nie zło w to, stanie się dobrem tylko dlatego, że popiera je większość obywateli. Tak samo i dzisiaj, czy ludzie wierzą. Ja czasami nieraz, zwłaszcza tych, którzy nie chodzą do kościoła, tak usiłuję odpytać trochę takich podstawowych praw. Mówię, pytam w ten sposób, czy ty naprawdę wierzysz w to, że w tym białym, niewielkim kawałku chleba jest rzeczywiście żywy Bóg. No, to ma swoje określenie, że komunikant. Tak, tak on ma nazwę. Komunikant, można powiedzieć, jest wtedy, gdy nie ma jeszcze przeistoczenia, czyli nie ma jeszcze konsekracji. Nie ma tego, ja zawsze to podkreślam, zresztą i swoim wiernym to przypominam, zwłaszcza tym, którzy mnie nieraz namawiają, że gdzieś pojechał jakieś nadzwyczajne, obejrzał, nie wiem, wydarzenia, że gdzieś tam płacząca Matka Boża, gdzieś tam jakieś podbicie demonów Chrystusa na szczycie, czy gdzieś. Ja nie będę jeść, dlatego że ja wszystkich zapraszam na najwspanialsze, najcudowniejszy cud, który się dokonuje w czasie każdej Eucharystii. I rzeczywiście mogę powiedzieć tak, czy jak Pan zadał to pytanie, czy ludzie wierzą. Chodzi o uczciwie, nie wszyscy w to wierzą, niektórzy się dopytują, niektórzy szukają znaku, ale są tacy, którzy mówią wprost, tam zawsze spotykam Pana Boga, każda prześwięta też spotkanie z Chrystusem, a tak jak my rozmawialiśmy przed programem, po pierwszej komunii święty, dla mnie takimi świadkami żyjącego Pana Jezusa to są dzieci. To jest niesamowite, jak też przeżywałem pierwszą komunię świętą, nie mówię o własnej, ale w naszej parafii, to muszę powiedzieć, że chyba nieprzypadkowo Jezus powiedział,
do swoich uczniów. Jak się nie staniecie, jak dzieci, nie będzie się Królestwo Bożego. No, może pozwólcie tym najmłodszym przychodzić. No, tak jest. Dlatego, że dziecko ma to niesamowite, może być dar odczytywania takiej prawdy, podstawowej, tych prostych znaków. Ja zawsze jestem zauważony, jak dzieci odpowiadają, proszę mówić, teraz jesteśmy z Panem Jezusem razem, Pan już mieszka w moim sercu. I będę wszystko żeby On z mojego serca wyszedł. Rozumiem, że ksiądz prałat nawiązuje do pierwszego mówisza i do dzieci. Takie znęcanie się nad dzieci, poprzez katowanie ich koniecznością zadania we wszystkich mogli. Degradacji człowieka i świata. I ona jest tak, obecna u nas. Uczyłem się jeszcze z katechizmu księdza Pilkowskiego. Nie pamiętam w tej chwili, jak tam tych wszystkich pytań było, ale było bardzo dużo. Natomiast rzeczywiście, jak sam wspominam, to przygotowanie do pierwszej komunii świętej, nauczyłem się jeszcze z kolegą razem, to muszę powiedzieć, że nas to było fantastyczne po prostu to, że byśmy mogli nie wysłuchać. Oczywiście przyznam się, niektóre treści były niezrozumiałe, to prawda. Ale dla mnie było to fantastyczne to, że już żeśmy się wzajemnie przewijali, kto więcej zna tych różnych przykazań i tych różnych po prostu rzeczy związanych z katechizmem. To pamięciowe panowywanie było dla nas takie coś wspaniałego, coś cudownego. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejsze przygotowanie, ja się chciałem przygotowywać dziś do pierwszej komunii świętej. Czyni to moja znakomita siostra katechetka, ale powiem, że czy dzieci są przemęczone. Pewnie trochę może i tak, ale zawsze wychodzę z tego założenia, żeby ta podstawowa trochę wiedza. Ja zawsze mówię w ten sposób, że mówię, nam jest potrzebna podmiana wiedza. Wiedza, którą mamy, rozumie, i ta wiedza, którą mamy w sercu. Oczywiście uważam, że teraz możemy Panu Bogu wiele powiedzieć, bo wiele rzeczy znamy. Ale to podstawowe pytanie to jest takie pytanie, czy to kocha. To jest pytanie. I myślę sobie, że na tym poziomie, na tym są dzieci, wtedy podstawowe prawdy wiary powinny być znane, oczywiście przedstawione na poziom dzieci. Chciałbym, żeby dzieciaki znały na pewno Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, żeby może właśnie, bo nawet jeżeli zmieniają takie rzeczy, no, mogą tak jak teraz przeżywają się, przecież niedawno, w niedzielę, ruszy tych trójcy przeniesień. No i teraz sobie proszę pomyśleć, jak to jest, że jeden równa się trzy. No i jak to dzieciom jest, jak to jest, że dzieciom trzeba wspomnieć? Wierzę w Boga Ojca duszy. Tak, no to jest, no to jest jedna z modlitw, którymi dzieci się zmagają przed Panem. Tak, ja myślę w ten sposób, że rzeczywiście są pewne rzeczy takie zupełnie podstawowe. Ta modlitwa, która wierzy w Boga duszy świętej, to ta apostolska, ona jest o tyle, myślę sobie, potrzebna, że dzieciaki, jak one odmawiają w ten sposób, to ja bym powiedział w ten sposób, chętnie by te dzieci nauczył, bo to jest wyznanie wiary, to jest nasze kredo. Nikt tak nie potrafi w Kościele wypowiedzieć słowa wyznania wiary, jak potrafią to robić dzieci. Pewnie połowę rzeczy nie rozumieją, ale mimo to z takim zacięciem, z taką można powiedzieć sugestią, że tam nie ma najmniejszych wątpliwości. Kończy się również, a właściwie skończył się już maj. Słuchajcie, wszystko mówi. I Warszawie to też czas na temat ciekawa ciekawostka, bo to w niedzielę. Decyzja Ojca Świętego Franciszka. Tak, no to jest między innymi tym spowodowane, że odbiegowe się bardzo cieszę, mianowicie, że dzieci na pierwszej komunii bardzo dużo. Byłem dawno w parafii, gdzie są dwie czy trzy tury komunii. W każdej turze komunii nazywamy po setku dzieci. To jest też taki przyczyn, można powiedzieć, logistycznie, żeby powiedzmy te dni troszeczkę były tak obok siebie. Natomiast cieszę się bardzo. Ja muszę powiedzieć, że ten maj właśnie zawsze będzie mi się kojarzył jakoś tak z takimi dwoma sytuacjami duszpasterskimi. Nabrzeństwo majowe. Jedyne niepokażalne. Lubię sobie wjechać poza Warszawę. I czasami muszę powiedzieć, ja gdzieś tam poza Warszawą, bo nie gdzieś tam poza Przeżeckie, Zagłębiowskie, ruszające są moje chwile, że gdzieś przy krzyżu. Grupka ludzi śpiewa i tańczy się Państwu. No to jest niesamowite doświadczenie. I druga, taka może być taki znak, to są te dzieciaki, które czasami w autobusie, czasami w tramwaju, czasami tak właśnie biegnące do szyby, że są dziewczynki widoczne, bo nie w tych białych szopiach. No, ja teraz niedawno miałem taką, którą spotkałem idącą tutaj na rynku Starego Miasta, która mówi szczęść Boże, a po chwili mówi, czyż nie wyglądam jak prawdziwa księżniczka? Ja mówię, księżniczka to mało, aniołek. No, to niektóre aniołki zwane też księżniczkami i murzynami do tej pierwszej komunii podjeżdża. To nie jest, myślę, w tym momencie jakby atrybut dzieci. To są rodzice. Taki przerost nad kreszczą, tak, czasami.
czasami rzeczywiście tak bywa. Ja bardzo się cieszę. Ja zawsze mówię w ten sposób, że na początku rodzin mam spotkania z rodzicami, zresztą co miesiąc tych rodziców, których dzieci się przygotowują, przy Rzekomi Świętej, mówię o tym, że najważniejszą sprawą, najważniejszym wydarzeniem dla dziecka to jest spotkanie z Panem Jezusem. Oczywiście, tak jak przygotowujemy się, to też trzeba podkreślić, jak przygotowujemy się do tego, że przygotowujemy się, aby kogoś przyjąć, kogoś takiego, kogo kochamy bardzo, ktoś, kto jest, nie wiem, bardzo dla nas ważną postacią, no to też podarujemy to mieszkanie, też jakoś tam uporządkujemy, żeby ten gość był rzeczywiście, można powiedzieć, takim, no, podwyżą. Ale mówię, słuchajcie, nie może mieszkać. I to czasami trzeba tak bardzo bym powiedział konkretnie powiedzieć, że ktoś przychodzi na przyjęcie i zachwyca się podarami, a może gospodarzy. I dlatego też, to też mniej więcej tak nawiązując do stanu wychowanego, dzieciątka, tak? Jak tam będzie tak? Więc powiem w ten sposób. Zawsze chyba to, co jest najbardziej urzekające, to się wydaje, że jest urzekające, to ta prostota. Ja tak sobie nieraz też myślę, że jesteśmy tutaj rozmawiamy o rzeczywistości naszego ciała. Wie pan, co też w tej rzeczywistości zakłada, że Bóg postanowił nam pozostawić siebie w taki prosty sposób. Wie pan, to jest dla mnie w ogóle zaskakujące. Czyli on ma wielką wymowę ekologiczną, do tego, byśmy dopracowali się teologię, na tego żywina. Ale może powiedzieć, że taka zwyczajna codzienność. I dlatego też na przykład, jak mówi się o tych dzieciach, mówię, słuchajcie, te stroje, bo te stroje czasami są tak, można powiedzieć, jakoś wyszukane. U nas są proste sukienki, proste ubrania dla chłopca mają walby, i powiem, że to jest jakby takie, ani się nie będzie podobał. My mamy taką zasadę, prawda, to Polsce, przynajmniej w Kościele, że dzieci się nie wyróżnią. Nie wyróżniam, że my się nie porównywać, a jeszcze do tego, prawda, postaw się, ani zastaw się, to wszystko. Nie będę mówił, kto zaczął z tego, że będzie w szkole. To jest inna, to jest improwizacja, może wejść na pomysł intelektualny, która zawsze pociąga prawdziwych mężczyzn. No może to zapozaje się, bo to nie jest zaczynane, ale jak to ktoś inny, powiedzmy, jakiś inny, powiedzmy, filozof. No ale tak się pewnie w tej chwili zastanowi, dlaczego nie ma dzieciach komunii zagranicznej, komunii świętej. No ale dlaczego? Że właśnie podczas procesji Bożego Ciała te dzieci komunijne idą. Jako jedne z pierwszych, te królewne żaniołki, jak ksiądz ładnie określił, idą w miejsce piątkę kwiatkami. Tak, no to są, nawet one mają określoną nazwę, może powiedzieć, że to nie w naszych rejonach, te dziewczynki są kwiatkami, to tam już są sypaczki. To są sypaczki, ja muszę powiedzieć, że jak biorę udział w tym kraju, to jest Bożego Ciała w Warszawie, jednak raz w tym Przemieściu, to chyba tutaj rozmawiam z tym przedstawicielem mediów, jakim jest pan redaktor, to muszę powiedzieć, że one skupiają największą uwagę. To jest coś niesamowitego, że wszyscy, można powiedzieć, ci z tej treści od kamer, od aparatów fotograficznych, od jakichś różnych urządzeń nagrywających, gdy się miarę nie znam, one się, ci ludzie kumulują się, ci redaktorzy, reporterzy, tutaj właśnie przy tych dziewczynkach. Muszę powiedzieć, że dla opiekunek, dla sióstr zakonnych jest to duże wypadanie. Czyli drzewa tych kwiatków troszkę na. To jest, ja muszę powiedzieć, że w naszej parafii mamy w ten sposób, że mamy uruchomione i zakonne, i uruchomione, można powiedzieć, parafii. Ja jeszcze były same główki kwiatów, to że jako tako wyszła. Duże płace, to są płace. To jest to podkreślanie, bo ta procesja Bożego Ciała to jest w pierwszej kolejności oddanie czci Panu Bogu. Więc jeżeli idzie tutaj procesja, to prowadzimy, można powiedzieć, Pana Jezusa. On idzie, on przychwyca i przechodzi. Przecież to są piękne śpiewy, właśnie ta cała poprawa. No można powiedzieć, Panie, no to jest po prostu królewski pocz, bo Ty jesteś naszym królem. Myślę, że takiego pytania jeszcze nikt nie zadał, bo będę pierwszy. Proszę bardzo, po jakim czasie rezydencja była wstrzymana na operację? W zależności od tego, jak jest konstrukcja, wielkość konstrukcji, waga konstrukcji, ale też chcę powiedzieć panu redaktorowi, że to, co jest bardzo też taką ważną sprawą, to jest to, że jak pan widzi, obok celebranta księdza niosącego jest żywych pomocanów, którzy podpierają tę opcję, żeby po prostu nie omdlały te dłonie. To jest piękny ten znak Starego Testamentu, modlący się po prostu.